Niech się uczy od początku. Piątka. Czego od piątki zaczynasz, jedziesz w dół, później od początku. Tak jest, dokładnie. O, super. Ja? A to wojsku dupa, chodź. No, gdzie jest mój zamek? To się nakameruje? Nie gadaj. Czy to się jak kameruje? 7, 18. Co byś nie siadał? Osiem to koło mnie jest. O kurde! O, ty tak jak ostatnio. Ty byłeś? Ja ty. Trójka. Trójka. Stasiu. Dwójka. 17. Oj, Stasiu. To Wiktorii, to nie. To będziesz miał kolegę. Sławek. To nie pogadasz. Mam 18, Stasiu. Jedna waga to mi. Ale nie pogadasz. Trójka. O, tak o siebie będziemy. Ty możesz się nie rozpadać. Boguś. Robert, no, ale to się daje z samochodu. Pilnuj parkingu, Robson. Od pola. 14. Dobrze. O, dotarłem. Dobra, jedziemy. Lody. Chłody. Babcia diabła wyzdrowiała. Dobrze, że się zmieścił. Witamy na zawodach federowych koła Spławik Lublin. Nasz najmłodszy zawodnik wylosował numer 1. Podejrzewamy, że może bardzo dużo nakręcić, nałowić ryb. Proszę, to jest jego stanowisko. I jedziemy po kolei. Jak sięgnąć wzrokiem zawodnicy koła Spławik. O, tu jest faworyt zawodów. Łukasz, pozwolisz, że sfilmuję twój zestaw? No, akurat nie ma co za bardzo, bo coś jest nie tak, ale... Poplątał mu się troszkę, ale to nic, da radę. O, proszę, prościutki zestawik, tu będzie miał baterię wętek. O, pan Robert grubo idzie. Grubo. O, jeszcze patrzcie, sypie. Jeszcze grubo. Jeszcze. Ale to jeszcze wszystko nie, musi. Ale to jeszcze nie wszystko. Kurczę, to ja chyba się pomyliłem, bo ja już dawno bym skończył. Nie, wszystko tego. Trąbeczkę. Samo spożywko będzie po prostu, a wiesz? W ten sposób. No ciekawe. Jakiś tam kurde. Teraz zapach. Myślę, że to nie są tajemnice. Tak jest, dokładnie. Więc możemy zobaczyć elementy. Ja zdążył, kurczę, przed zawodami sfilmować wszystkich. Witamy następnego zawodnika. Witamy. Pan Grzegorz. Prowizorka. Skropnie, dalem, ale... Gdzie zielone dokumenty? Tu widać pan. O, folię rozłożył. A było się oglądać? O. No, duże koszyki, duże ryby. Tak jest. Dzień dobry. Witamy. Dzisiaj na lajcie, trochę paszy. To jeszcze nie koniec. Robaczki. Coś tam jest. Biegają. No. I głównie na paszy, tak? Bez... Nie, no trochę bez... tam komponentów jest... też danych jeszcze... jakichś wymieszane. Bo... Ale nie, ziemi, gliny, coś? Delikatnie. Ja to tutaj nigdy dużo nie dawałem, także... I spożywka, to już drugi zawodnik. No, to... Także ja to tak nie, nigdy nie przesadzam na straszy tutaj, żeby dużo dawać. Ostatnio mówię, byłem w piątek, to też praktycznie na samej paszy pojechałem, to brały cały tak? No. Na początku, no tak. A nęcisz wstępnie jakoś? Dużo, wziąłem tylko 5 koszyków. 5. No. Nie, no to wstępnie chyba każdy rzuci, żeby na zawodach tak. To. No to podejrzewam, że podychu. Ta ryba przyszła. Tak? Standardowo. I to pewnie tymi dużymi koszykami. Ja to z małymi rzucałem. Ja dużo nie podaję. No to ja to przy okazji zbiorę informacje, to będę wiedział, jaka jest taktyka. Podstawowa przynęta trochę nieżywa. O, bo o kurczę.
Troszkę im za zimno było w lodówce. Ale zaraz może ożyją. Dukersik. Robaka jeszcze dodasz? Jeszcze dodam, no. A, trochę fluor. Tak. No to ja mam teraz bardziej sklejone niż ty. Bandyctwo. Dużo masz tu gliny, czy to sama spożywka? Tu jest pół na pół glina ze spożywką. Okej. A później jest 3 do 1. Ale Wike mówiła, że to tak... A czy, bo jest nagrywane, to nie możemy... To na razie nie, ale zobaczmy, co Maciek robi. Co robi Maciek? Maciek ma jakieś urządzenie do... On będzie na haczyk zakładał kulki tutaj. Ja łowię po azjatycku. Każda jedna będzie taka sama, no nie? I one tu mają wejść do tego? No, myślę, będą blokowane. Wejdą, będą zablokowane. I kupa zanęty luźnej. Luźną zanętą. Od razu dywanik i coś poleży. Proszę. Chyba. Czy Maćku, pożyczyłbyś mi takie urządzenie, proszę, jak tylko bardzo skończysz swoje kuleczki? Proszę cię. A bardzo. Już skończyłeś? Nie, jeszcze kilka. To rób śmiało. Rób. Zrobię 10 mas. Bo ja chcę gnojaka tu wkroić. To z tytułem wstępu. No to takie dobrze ugnieciesz i trzyma się. No. To takie tytułem wstępu kuleczki, takie dojebane bentonikiem, bogatsze. No, bardzo dobrze. Tylko wyrzucę raz, dwa, trzy, pięć może. Dobrze. Takie. To do nęcenia później. No. Może ci troszkę potem wyschnąć, tego trzeba. A to mam ten do wilżacz. No. Ale tak ogólnie... Ale to jest ogólnie, tak. Jak najbardziej. Czyli Maćku, masz szansę na sukces ogromny. No. I znowu przez przypadek tam drugie, trzecie miejsce. Ale nie, no w tamtym roku to był totalny przypadek. No ja mówię, wyjąłem wszystko, co z lodówki miałem, wrzuciłem w kociołek, wymieszałem, przyjechałem sobie. Przecież jeszcze posiadkę do domu jeździłem, bo miałem czas. No. Pięknie wędki ułożone. A dzisiaj na pewno jaka już biery? Proszę. Co tam? Nie, dzięki. Piękne stanowisko. Fotogeniczne. A tu jeszcze inny sposób tworzenia. Piękny. Można? Tu wyciąć. Wszystkie zasady. Wiesz, jak coś ma być objęte tajemnicą, to taki czarny prostokąt się tam pyknie. Mów tylko czego nie filmować. Już za późno. Nie. A witamy pana prezesa. Pierwsza ryba zawodu, ale jest. Niezbyt duża. Piękna. 20 cm wyglęcia. A tam ty zawsze, Maciek, przesadzasz. Zawsze przesadzam. Zawsze się tutaj, proszę. To będzie... damy sobie na... Proszę. Bonus! O proszę. Proszę bardzo. Co? Maćku, pokaż, co zakładasz na haczyk. Już sekundeczkę. Już poplątałem. To samo co ja. To co każdy. Tu do koszyczka trochę. Teraz Maciej rzuci. Pięknie. A oni tacy są dobrzy? Zaraz. Mówię o rekiny. Rekiny? Może my mamy sektor skalarowy.
Teraz jak... O, paciek, a nie myślałem, że to... To nie to, to ja. Ubranie. Czekaj, bo tu jakbyś zacinał to... Nie, delikatnie, bo początek, to tylko wiesz. A jak tam? Sławek, to początek chłopaki? Tam to jakoś tak cienkawo. Generalnie, a tu? No ile mam? Już 15, z tym jest takich 5 większych. Jak młodzież? Działa coś? Ta wenteczka? Tak? Dobrze. Tak, coś tam mam. No, pochwalisz się później. Dobra. No, cztery ryby. Elegancko. To jest, filmujemy jak pan Łukasz ma branie eleganckie. Co z tym zrobi? Żebym ci tylko nie wszedł w wędkę. Prowokacja nastąpiła i po prowokacji jest coś do kamery. Może pan coś zaprezentuje tutaj fajnego? Bierze? Niestety. O, jest bram. Jest branie? Nie, nie, nie. Prowokacja. Bardzo. Jest branie? Tak jest. Macie w krótkim dystansie łowi i punktuje. Tempo zwiększył, to by może coś ułowił. To zwiększaj. O, no już w dłuższym dystansie robimy. No takie męcze. Takie maleństwa. Cały czas takie, ale widzę cały czas. Non stop. Tak. Blisko brzegu, daleko? Blisko, 20. No to tak jak Maciek. Maciek też coś tam łowi? Tam na początku trafiają się większe. No tak nie wiem. Młody kolega nawet ma chyba z 5 sztuk. Ze 4, potem Łukasz, no to ma mało, kilka. Jak tutaj efekty u was? Ja daleko łowię, to tak całkiem spoko. Tak? Takie dużo, większe te ryby. Dużo masz? 20. 20 takich ładnych? Nie, nie. Większych takich mam może z 8. No to ładnie. No to tutaj może coś nam się uda nagrać. A jak tam u was? U nas to słabo. Tam Łukasz na początku też dalej łowi, to też ma trochę. Tam za nim też, ale szału nie ma. No nie, nie. Ja to rzeczywiście chyba dalej trzeba było dzisiaj się nastawić. Bo blisko są takie naprawdę małe te ryby. Cały czas, tak.
I Piotrek, Maciek tak łowił właśnie sporo ich, ale, ale drobnica straszna. Niestety nie chcą brać do kamery, a już na feder całkowicie nie chcą. Ale jak to się jakieś sukcesy, które masz? 10 już jest. No. Ale małe. Jak tutaj sukcesy? Około 10 ryb. Duże, małe? Daleko łowisz? Łowię na 30 metrze. Aha. Mam większość takich małych, nie? No, no. Ale jedne gąbki pod pół kilo. O, no to już. Nie, zobaczymy co. Także jest taka, ale coś ucichło teraz. Jak Wiktoria? Dobre, no jakoś idzie. Dobrze. Dobrze, to dobrze. Były małe kryzysy, ale już są zażegnane. Oczywiście. Dużo masz ty? O proszę. Coś brało, wyssało robaki. Robak wyssany, a nie widać brania. Trochę za delikatniejszą trzeba było szczytówkę, wiesz. Ale... Ja zrobiłem dłuższy przypon i pomogło. Pomogło? Koncentracja pełna. Nawet powieka nie drgnie koledze. No, trochę się uśmiechnął, ale to tylko dlatego, że pokaż jakieś fajne branie. Ty. Fajne branie to było dzisiaj jedno. Reszta to jest takie ledwo dotknięcie, no. Fajna ryba taka z kilogram spadła z ostatniej niestety. Ale bardzo, bardzo delikatne brania i ryby są daleko. Daleko, nie? Tam skala. No to z 50 metra też mam małe. Mam jedną dobrą, taką podbierakową. Teraz będzie coś, czy to? Tak. Niestety. Jak tam? No tak jak... Widać wszyscy. Ale złapałeś tak? Wszyscy zadowoleni. No tak, kilka skalarów. Jak to. Skalarów? To z samego rana to słuchaj, foka miał ładnego... No właśnie ten. Mówi, że... I ja miałem takiego, kurde, wiesz, walnięcie, aha. Ale zaciąłem i nic. Ale to wiesz, wędką tak o. Znowu Maciej w roli głównej. To jest głównie z powodu tego, że mam najbliżej do niego. Tak właśnie. Ale... Czekaj. Jest pan coś przy samym brzegu. Uuu, panie. Jest ładny rybs. To Polska walczyła ludowa. Nie wszystkie ryby są tak spektakularne jak Maćka. Są takie też jak moje. Nic mu się nie zepnie, to jest fachowiec. Tu mu damy... Minę trzeba... Minę? Pokaż minę, Maciek. Tylko żeby nie było jak... Żeby jej nie skwasił. Teraz czekaj, tu muszę wzdłuż wędki. Człowieku chachany. Ale rybka fajna już. Albo podpięta, tak jak prezes mówi. A żeby foka nie krzyczał zaraz, że koniec zawodów. Tak jak na tamtych, kurde, to go uduszę. Stryka. Ja nie ustawiam tak hamulca, to żyłka amortyzuje.
To na żywce, masz czy na plecionce? Na żywce, ja nie umiem na plecionce łowić, ja ryby wspinałem na tej plecionce. Amator, nie kręć go. Właśnie. Mistrzowie łowią plecionkami. Mistrzowie to w ogóle nie łowią. To też prawda. Najszybciej mi się kończy film. No to co ja ci poradzę? Ma się kończy. Ryba jest tam, a ja tu. Gdzie daleko jest? To wyłączę na razie. No tak, myślałem, że to... Tylko za chyba za ten zapałem. Mówię, to... Za grzbiet. Za garba, no. Ale kurde, taka ryba to ma siły tyle, że szok. Brawo, Maciek. Zbranie jest, 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 chyba jest. Jest. Stop, no kurczę. Jak na dzisiaj to bonus. No. Poproszę o coś do kamery. Ale nie wypowiedź rybę. Nie da się chyba tego chwilowo załatwić, aczkolwiek. To przystanęło troszeczkę. Miałem dwie fajne ryby, wyholowałem sobie. No i jeszcze 3 minuty. Dwie? Skalarek. Tak. 28 skalar. Tak jest. Nie no, ale masz jeszcze trochę nie, więcej. Nie, jest parę tam bonusów ma. 5 może jest. Dzień dobry Panie Sławku. Proszę Sławomir, jakie poświęcenie, zamiast łowić to na ale już to łapałem, człowieku, siatka kurde, że pełna. Sztuk to mam w ciul, nie? Tylko, że małe. No, ale masz trochę chyba jakichś większych też. Chyba ze 4 sztuki, może 5. Łukasz tam na dalszej linii łapał, nie wiem, na 50 metrze to, to większy jakiś tam ciągnął, a tutaj to kurde. Jakby to za sztuki były jeszcze punkty dodatkowe, to było fajnie. Dodatkowy wartość dodana by była do tego. Przy mnie właśnie pyknął takiego bonusa. Kto? Stasio Nieścior. O. Ile masz zbrali w takim razie drzwi? Mało. Mało? 3 kilo masz. Proszę. Jest. Proszę. Ostatnio. Chyba, że jak ja się czuję ostatnio. Ale... Bo jak nie przeszkadzam, to się przysłonę, że ci przeszkadza. Gdzieś tam wiązaliśmy. Ile miałeś sztuk? 5. 5? 475 gram, tak? Mhm. Dobrze. Gratulacje. O, panie. Nie jest źle. Panie, to muszę postawić. Postawię, poszymaj. Dobra, już? Okej. No, dobrze będziesz miał. Nie wiem. Coś padło za ten wiaderko. Do wody, kurde. Na to coś, za to mówię, tutaj z tej strony. Kop do wody. Jeszcze sprawdzimy wagą drugą, co? No to da, ale to będzie to samo.
sensie... ważyć, ile waży wiaderko w tym, no potem już, odejmować, nie? To będzie pierwszy, to i tak wyjdzie, nie? No, tak. Nie ma jakiegoś i wtedy można zrobić tabelę. Wiedzieć, ile się ryb złowił. Tak, przecież listę można przepisać, nie ma problemu. Też masz kilo sporo. No Grzesio, no łapa. Będziesz miał też kurde koło 6 kilo, spokojnie. No ja bym tak przy piątce. Nie, przy piątce. Trzeba, no. Jeszcze jeden? To się tak jest. Nie, no sporo. Czego wam wypadnie? Za wszystko wam wypadnie. Jak to? Ale generalnie jesteś pierwszy na razie, nie? Zapisałeś mu? Tak. Dobra. 5,135. Tak, tak. Znaczy 5 razy się spojrzałem. Jeszcze lila, kurde, wypuściło, kurde. Wiesz, miałem. Ale teraz... O, tutaj też na plan. Ale mieliście tutaj większe ryby, no ja nie mam... Ja się tam lał, mówię. Z przecinkiem na moje stanowisko będzie, potem będzie jeszcze lepiej. Michał nie wie, nie wiem. Co ty wyciągasz jakieś te... Kamienie dobrze, szybki jest, ale precyzyjny. Wyrzuć. Dobra, to teraz mniej. Wyrzuć to i zabieraj listę, bo teraz... Siatkę zostaw, siatki nie wyrzucaj. Ja pierdolę, myślałem, że on skacze. Jezus Maria. Ale... O proszę, te... nie no tutaj to są wyniki, kurde, na tej... Bieda, nie? Na tej prostej, co są... Bieda. Chociaż tam jest jeszcze jeden pan taki w rogu. Mareczek, tak? Naklejki, te różne taśmy, wszystko posprzątać. No już się zaczyna tak jak u mnie. Współorganizator widzę sprzątać, proszę. Co? Współorganizator zaczyna sprzątać. O, no Maciek tu może mieć. Nie, nie będzie jakiś. No, zawsze skromny, zawsze... Ta. Zawsze nie, nie, nie. A ścicha pęknie, a tutaj no, potem się... No, pa, ty. To gdzieś tam... Na razie trzeci wynik. Trzeci wynik. A, to już się nie utrzyma ten wynik. Oj, Maciek. No to są siateczki, kurczę. No taka jest do dyskwalifikacji. Ale za tą szybciutko. Pieter. Nie, ja mam samą drobnicę. Ile? Nie ma o czym mówić. Nie ale było widzisz, tego. Tak, taktyka na łowienie przy brzegu się sprawdziła. Były takie duże, nie? No, gdzie były? No, ale nie, 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 ale ze dwa lata temu. By tak było, rok temu. No podziel. Nie, nie jestem na drobnicy, kurde. Dobra. Nie trzymaj się. To było do tego. Dobra. Jeszcze jest niezły. O, jeszcze para. Nie, to aż takich skalarów to nie ma. Nie będzie łapa. Zawodnika. To będzie koło 7. Bol, jest. No, pierwszy raz? Pierwszy raz. Ale na pewno, że na pierwszy raz? Na zawodach? Tak. Ja miałem drobnicy. Chyba nikt tyle nie miał. Chyba wpadł. Przedostatni jesteście na zawodach. Razem z wiaderkiem będzie 24 kilo. Sprytna siatka. O proszę. O takie. O ty kurka wodna. Tak jęczał. Jak ja tu przychodziłem, a tu... Nie mówię. Tak i ja pierdzi. Nie moja działka. Widzenia! Flaszka! No szósty, jest. Albo piosenka, albo flaszka.
od trzeciego miejsca Łukasz Dybel. Brawo! Brawo! Do zdjęcia. Nie ma dyplomów. Zaraz, poczekaj. Bez alkoholowego stargało strasznie. No nie, kurde! Proszę bardzo. Lekka głowa. Dziękuję. Medal. Marcin Kuś. Brawo. Brawo! Na którą szyjkę, jak taka mała głowa. Gratulacje. Dzięki. Proszę bardzo. I miejsce gratulacje. Pierwsze. Michał Cios. Brawo. Brawo. Medal proszę. Puchar. Dziękuję bardzo. I wszyscy. Gratulacje. W trójkę stańcie. No, w trójkę. Dybele. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Stańcie tak ładnie. 1, 2, 3. O, dobrze. Czas dla fotoreporterów. Dziewczyny piszczą. Chodźcie. W formie jesteś. Dobra. Ja też tu. I suchoklotesy.